Zaczęliśmy niemrawo, straciliśmy szybko dwie bramki. Korona nas zaskoczyła piłkami za linią obrony, takie niewygodne piłki, ale powinniśmy być na to gotowi. Z kolei druga połowa zdecydowanie lepsza, dużo bramek, no i przede wszystkim wygrana. Wiadomo, że wiedzieliśmy, że zagraliśmy źle pierwszą połowę, wyciągnęliśmy szybko wnioski. Wiedzieliśmy, że musimy szybciej operować piłką, pokazywać się do gry, bo chyba najbardziej szwankowała gra bez piłki w pierwszej połowie. Pochowani byliśmy za obrońcami Korony. Wzięliśmy więcej gry na siebie i myślę, że to było kluczem. Musiałbym obejrzeć ten mecz jeszcze raz, ale tak powiedzmy, że jeszcze spaliśmy, jak to misie niedźwiedzie po zimowej przerwie, jeszcze spaliśmy i tak naprawdę po tej drugiej bramce patrzyłem się na wszystkich i wszyscy się na siebie patrzyli, nie mogliśmy w to uwierzyć, że to po prostu te dwie bramki tak łatwo straciliśmy, gdzie rzadko nam się takie straty przydarzały wcześniej. Ale fajnie, zespół zareagował w drugiej połowie niesamowicie. Liderzy tego zespołu pokazali, że naprawdę można na nich liczyć w momentach, kiedy nie idzie. I mimo tego, że było 2-0, cały czas wiedzieliśmy, że możemy wygrać. Pierwszy mecz zawsze jest wielką niewiadomą. Nie wiedzieliśmy, co prezentuje Korona. Ale również nie wiedzieliśmy za bardzo, co my prezentujemy, bo sparingi są zdecydowanie inne. Są próbowane różne elementy gry. Na pewno to daje wiatru w plecy. Wiedzieliśmy, że ten mecz naprawdę będzie ważny. Jak wygramy, to myślę, że pójdzie. Jesteśmy zdecydowanie pewniejsi siebie i myślę, że na Piasta jedziemy w dobrych nastrojach przede wszystkim.